Dziękuję bardzo. Dzień dobry, moje nazwisko Marta Keil, jestem kuratorką festiwalu, ale również wspólnie z projektem EEPAP, Wschodnioeuropejskiej Platformy Sztuk Performatywnych, kuratorką nowego projektu, który powstaje w ramach festiwalu, ale także w ramach EEPAP-u. Są ze mną również kuratorzy, którzy są w projekcie EEPAP od samego początku. Patrzę tutaj na Gorana i Niacia i bardzo się cieszę, że są tutaj z nami. To jest projekt Centrum Performatywne, który z założenia jest laboratorium badawczym, mającym otworzyć tutaj w Lublinie, w Centrum Kultury, warunki i stworzyć ramy dla pracy badawczej, dla zarówno teoretyków i praktyków. Bardzo ważne jest dla nas łączenie teorii i praktyki sztuk performatywnych. Jesteśmy przekonani, że tylko właśnie na tym łączeniu praktykowanie procesu może się rozwijać. Natomiast dzisiaj mamy właśnie w tej chwili jakby jedno z pierwszych wydarzeń otwierających Centrum Performatywne i bardzo jestem szczęśliwa, że jest z nami Bojana Kunst, która w tej chwili prowadzi wydział choreograficzny w Instytucie Teatrologii Stosowanej w Gießen i której książkę Artysta w pracy wspólnie z Instytutem Teatralnym i obecną tutaj Agatą Adamiecką-Sitę, którą serdecznie witam, wydaliśmy w tym roku. Książka właśnie do nas przyszła z drukarni. Zaraz po spotkaniu będzie można ją nabyć. Później zostanie wprowadzona do sprzedaży w księgarniach i w Centrum Kultury, i w Instytucie Teatralnym, i w całej Polsce. Dlaczego ta książka? W naszym przekonaniu jest to absolutnie kluczowa propozycja do rozmowy o tym, zarówno co dzieje się w tej chwili w polskim teatrze, jak i o tym, co dzieje się z kulturą, w jakim kierunku i w jakich warunkach sztuka jest rozwijana, jak powstaje. W naszym przekonaniu ta książka zwraca uwagę na podstawę, to znaczy na to, że trochę nie można uprawiać teatru krytycznego, politycznego bez bardzo krytycznego przyjrzenia się warunkom produkcji i metodom własnej pracy, ale pokazuje też, że samo to spojrzenie nie wystarcza. Książka bardzo psuje nastrój, ale bardzo mocno też otwiera nowe perspektywy myślenia o tym, jak można uczciwie być dzisiaj krytycznym. Spotkanie będzie przebiegało następująco. Bojana Kunst teraz opowie nam w krótkim wykładzie o tym, jak pracowała nad książką i dlaczego ta książka powstała. A zaraz po wykładzie wspólnie z Agatą Adamiecką-Sitek porozmawiamy z Bojaną o tym, dlaczego raz jeszcze ta książka jest tutaj ważna, które zadane tam pytania wydają nam się najistotniejsze i otworzymy dyskusję z Państwem. Bardzo zapraszam. Thank you very much, Marta, for the introduction. I'm really, really happy and glad to be here at the festival to have this wonderful opportunity to talk about the book and to present and see for the first time the Polish version of it. And before I give you a kind of a short introduction into more a context of that book and how it was written and why, actually I would really like to thank the people who are responsible and who take care a lot that this book came out, to Marta Keil, the initiator, I would say, and let's now say already a long-term collaborator, to open the door for that book in Poland, and then very, very much to Agata Adamiecka from the Theatre Institute to be a co-publisher of that book and to really work and go through the text. And you said to me that you know now how I'm thinking, so I'm quite afraid. But it's really very, very much, I would like to thank you, because I think it's really an honor also for me to see the book in Polish language. And then also to the translators of the book, which I didn't meet, and it would be also difficult for me to read it in Polish, but I know that they made a very big work. Paula Sobasz Mikolauczek, Dominika Gajowska, and Johanna Jopek. So I think without that kind of investment and work on the book, that would not be po
possible. So I was thinking how to actually introduce the book today and decide for more unofficial presentation of several topics which are appearing in the book. And maybe also to start with some reasons why I wrote the book and how I wrote the book, because I think that's quite important for the methodology and way how do I approach these topics. So I was, when starting to write the book, which was mostly put together, I think the main essays were put together from around 2010-2011. The situation in which I was working at that time was quite different from the situation in which I am now. I was working a long time as an independent writer, dramaturg, let's say a kind of nomadic teacher, traveling from festival to festival, going from academy to academy to teach, to give workshops, but also to work a lot with the artists, especially coming from contemporary performance and dramaturgy. And I was very much involved in processes of rethinking how do we work together. I was very much involved in different kind of institutions which were developing in the last decades, and was always very eager to actually connect between the aesthetic research and aesthetical processes and political questions, and not only political questions in the sense like how art is addressing politics as thematics, but especially how the political re-questioning is also changing the way how do we work together and how do we actually produce art. And what for me was very important also because of my background coming from Slovenia and being very much involved with the magazine and production house Maska for a decade, it was kind of a need that maybe it was really generational, but at the same time I think it's really very actual question now, that there was a kind of common agreement or a common link between us to really work on a kind of radical proposals, what can be art today, to produce or to think about the relationship between art and politics, to always challenge a kind of self-sufficient or self-imposed idea of artistic freedom and so on. So we were very much working in the field which we could maybe now describe as the field between art and politics. And what for me was very interesting was how virtuosic somehow a lot of projects became to think about the modes of production, to be political, to be reflective and so on, but at the same time actually working in the context which was somehow perpetuating the very situation they were criticizing. So what do I mean with that was that on one side there was a clear dedication to do a kind of political art, to be progressive and so on, but at the same time that was very much supported with a kind of general precarious situation of artists, collaborators, dramaturgs, producers, so a lot of precarious work, flexible work with no differentiation between working time, private time, continuous exploitation, nomadic structure of traveling from residency to residency, etc., etc. And what was for me very interesting was how on one side there is a kind of a strong symbolic and affective value related to our activity, so somehow we feel or I felt at that time to be part of the community of artists and cultural workers, but at the same time this kind of symbolic and affective value was on the other side producing a very problematic subjectivities of our existences of more and more exhausted friends and colleagues with no division between private and professional life, very badly paid jobs, and so actually with our critical work we were also strengthening our precarious situation.
And this is really a kind of a very personal background, why then I was dealing with this book, and why I was actually very much interested in the way how to actually grab this paradox, and how to grab this paradox in the sense that you are not only criticizing or a kind of lamenting the precarious situation of art, or that everything is appropriate, that there is no political art, but through a kind of another insight into the modes of production to art, actually to reaffirm artistic practice, and maybe to really shift also the focus of where is the value of our practice. And that was maybe one of the most important goals which I was following when writing the book. So it's a kind of continuous re-questioning of myself when I was sometimes very harshly criticizing a particular situation in the, let's say, contemporary proximity between art practice and capitalism, to all the time give a kind of reaffirming or a kind of mode how to actually affirm the practice in which we are, and how to maybe think also about the value of our practice in a different way. So let's say that I want somehow to connect between different aesthetic phenomena with which I was confronted in the last decade of work. And of course, there is a very important side of those practices, like a lot of performances or artistic practices which were institutionally critical, or which were actually self-evaluating their modes of processes of creation and so on. Of course, they were very much attacking the, let's say, the traditional hierarchies of work, or some roles which were historically distributed between director and actors, between choreographer and dancer. So they were really challenging modes of collaboration, how more community work or a kind of collaborative work can change the artistic practice. And this, of course, is a very necessary approach from one side. So it is a positive approach in that sense that it also discloses the inertia or a kind of hierarchical structure of the institution, or maybe the essentialism of particular practice in performance, like, by example, that the relationship between particular power structures in the modes of work of working in performance is never questioned. But what is interesting was that this is true, but on the other side, we also have to take into the account the situation, a kind of economic, historical, and political situation of the last decade in which those practices were happening, because even if the practices, performance practices, were capable to developing the critique and self-reflection, they were many times produced exactly in the ways which can be very close to what I'm analyzing in the book as a post-Fordist way of working, or modes of work in neoliberalism, or some would say it's a late capitalism, even if it does not really show itself as being late. So, and they are very tightly linked with the production of subjectivity in the late capitalism. So it seems then somehow that the awareness of that production relationship in which the work is generated is directly related with a new organization and disciplinization of labor. So I was trying to study how these new modes of labor are actually deeply ingrained in the ways how contemporary institutions are actually working and practicing art today, and trying to see if there are some connections between modes of self-criticism, of a kind of institutional critique, and a kind of way how do we actually produce and make art in the same way as there are other working processes in cognitive, affective, and creative capitalism. So what is very important, I think, is that to be aware about the production relationship in which the work is generated is not enough, but what we would need to add to that awareness is a kind of analysis
critical reflection and going really deep into the labor of the artist. And that's something what I wanted actually to do also in the book. So I started to get really to be attentive about the ways how or what kind of laborers artists are today, especially performance artists. So what it would come out of the analysis if we would really try to think about the artist not as a kind of artistic persona or the question of the authorship and so on, but really as a laborer. So what would be the mode of its or her or his labor? So now, of course, as I said, this is additionally complicated because there is so much symbolic and affective value in our labor. So let's say that it's a kind of already the way how we are, no? Or how our subjectivities are, or artistic subjectivities are, is gearing a lot of value in contemporary production of art. No? And I can just give you very simple examples like the phenomena of gentrification or fantasy cities with a lot of artists and so on, where not what is produced actually, the work itself, like the artistic work, but actually the life of artists is giving the value to that areas of the cities. No? And that was something what I was then trying really to analyze a lot, like what kind of laborer actually artists are and how to actually go through these different kind of forms of labor and see how does this influence also the political dimension of art, or where this dimension became totally powerless, or what it has to be done to rethink the political dimension exactly from this perspective of labor. And that's why also the book is done like a kind of collection of essays which were made for various occasions, mostly for teaching and lecturing in the formats like that. So in the artistic festivals, working with artists, discussing with artists and so on. And it was very much informed by the feedback of different artists with whom I was in the discussion in the last decade. And it's a kind of book which was not done in a quiet space where I would have a lot of time and space to write it. But I think it was very important because somehow it was also corresponding with a lot of questions which were on my mind at that time and in the discussion with the people I was meeting. Now, just to go very briefly through three different streams which are going through the book, I will not go through all the chapters and so on because that would be too much, but just to a little bit frame what I was interested in when I was writing. First chapter, I was dealing a lot, it is called the production of subjectivity. So actually what I was trying to do is to analyze what kind of production does the artist of as a laborer do. And first one was the production of subjectivity, where I was examining mostly the relationship between production of subjectivity and performance art. And here I was very much interested in the dynamic between, like say, radical embodied proposals, something that in the book is named radical consumption, which really goes into the history of performance art, and the production of subjectivity in capitalism. And the notion of production of subjectivity comes from a philosopher, Maurizio Lazzarato, who actually put that kind of production in the core of capitalism. He said that capitalism is not so much about producing the object and so on, but actually about the subjectivities itself. And there is something very interesting in that sense because that is also very much connected then to the appropriation of life, of the capacity of the human beings and so on. And what was I interested in is to how to reflect about the labor of performance artists from that perspective and put a kind of new light on its work, especially from the neoliberal perspective, which we know it's somehow striving or a kind of progressing from the provocative, challenging and exploitable subjectivities. So my question was,
how to think about the labor of the performance artist in a kind of a neoliberal conditions where anything goes and so on, or a kind of neoliberal excess. And what I was very much interested in is especially how performance art through many approaches or many institutionalizations in the last decade became a kind of a global value. So it was totally depoliticized, a kind of exchangeable practice. And I mean with that, like there is a chapter in the first part of the book which is very concrete, where I was a kind of trying to analyze also a little bit in an ironic and playful way a very famous scandal between Marina Abramović and her audition in San Francisco MoMA and Yvonne Rainer. I don't know if you are familiar with that, but it's a very nice exchange of letters where Yvonne Rainer is actually criticizing Abramović of exploiting the performers and so on. And it's a kind of a very crucial debate, I think, also when we think about that production of subjectivity and what is actually the labor of the performance artist. Then I was moving to a second chapter, which is dealing mostly with production of sociality, and that is especially the works of art which are very much related to participatory art projects. And I was very much interested in participatory art projects and performances which are happening in the museums in the last decade. And especially in a kind of eventualization, I don't know if you can say this, but like a kind of the museums and art institutions are becoming more and more spaces for events, for social events, no? Where people can participate, exchange, and so on. And I was thinking that we should somehow put a kind of a lens on the topic of participation, not to immediately understand it as a kind of political proposal, but also to think if participation or a kind of aesthetic exploitation of participation in this institution is also related to the way how do we work today, how do we produce as laborers in capitalism. What do I mean with that is that, of course, the production in capitalism is very much connected also with the exploitation of our social capacities, of our capacities as human being to communicate, like what also a philosopher Paolo Virno writes a lot, and he's a very important reference in my book. And I was then interesting, would it be possible to connect between these kind of modes of working, like communicative modes, which continuously has to develop the virtuosity of communication, connection, networking, and so on, with a kind of popularization of participatory art practices in art institutions. Why? Because it's a very interesting example of a kind of aesthetization of precariousness, a kind of visibility of our social capacities as audience, and that happens exactly in the time where we have to train us continuously in that kind of way of working. And that was something where I wanted to enter into the problem of participation and actually rethink it a lot. And I think it has also a lot to do with the kind of new ways of thinking about collaboration, like why the collaboration was such a crucial word in many of performance practices, and how does it come that collaboration become really a kind of jeton of many art institutions, but at the same time the idea of the artist or a kind of a model of the artist was which was produced was more and more a kind of monad. So artist has to be connected to everything, collaborative, nomadic, but actually they are working in a very monadic way, but totally isolated, protected, and so on. And there is, of course, a very important call actually to rethink all this production of socialization and put it away from that, let's say, aesthetic abstraction, and really to think about a kind of material process. So what does it actually mean to collaborate, to invent other modes of being together, to invent other ways of being together. And that's, of course, is very much connected also to the question of the institution. So what kind of
institutions do we have and how do we actually like to work together. And because whenever we are working together, that I strongly believe, we are somehow institutionalize ourselves, but that does not mean that we are becoming stiff and rigid. It's always this kind of paradoxical process of institutionalization and deinstitutionalization. And in the final chapter, where I was then much more focusing on the visibility of work, so when I was analyzing like different kind of modes of labor, the subjectivity, socialization, I was also dealing a lot with time and movement. So all these kind of human capacities with which we are working today, and we try to expand them continuously and experiment them on the daily basis. Then I was. Then I tried to really think about how to bring this back to the performance practice and to the daily way of how are we organizing our work. And this is the chapter which is called the visibility of work. And I mean with that actually the visibility of labor in general, so that suddenly we are confronted with the performances where the processes or the labor is visible. And that can be very ambivalently approached. On one side, it is a kind of restructuring the way how the performance is traditionally done and questioning the hierarchies. But also we have to be very careful that does it not become a kind of a self-referential loop. So in the sense that it would be a kind of exploitation of the process to add a kind of additional value to it. And that was something what I was then I took here as an example, and not by coincidence, I was very much influenced by a film, early film in the late 70s by the German director Heike Sanders, who did a kind of 1 hour and a half biographical movie about a fictional journalist, Eda. And this Eda was also played by the director herself, where Eda was a kind of independent woman. She really didn't want to live in a traditional familiar structures and so on. She had her own kid, she was living with a friend, a female friend, she was, but what was the movie showing was a kind of a daily rhythm of the life of Eda, who had to, who was an artist, then she has to work in the evening to pay her rent, so she was also a professional photographer for a yellow press. Then she was also a political activist, she was a mother, and so on. And suddenly you have this movie which is in a very interesting way following her life as a total crazy acceleration of life, going through all the functions of the emancipated woman. And what I think is very interesting is that it came from the critique. This movie was made by a feminist director who somehow tried to think about, yes, of course it's the affirmation of the participatory process, but at the same time this emancipation does not mean that there are not other forms of subjugation to the processes of power. And I think this is very interesting, that we have to be very aware how these kind of emancipatory practices have to be differently contextualized also in the neoliberalism, and how maybe some lines which were sometimes working as a kind of emancipatory practice, so there is no line between my private life and public life and labor, should be repoliticized again. And actually there should be a kind of call maybe to repoliticize and actually really grab them from the political perspective. And that's exactly what was Heike Sanders doing a lot. And I think again what was in this movie so interesting was of course that Eda could work as a political activist because she was together with others. So this is also something maybe we could think a lot about, that that what is part of that political practice is actually also to find another modes of how to be together with others and not the modes which are necessarily already exploited and actually institutionalized in the way how we should work. And now for the conclusion, I don't know how long I am. Yeah, slowly I have to conclude, and I think it's better maybe that then we talk, but I would really like to
To talk also about some other parts, which then I put also in the last chapter, because what for me was very interesting is that artist is not a kind of an example of flexible worker, because he is living flexible life, or because he has many others, does not divide between labor and free time. Because I think this artistic lifestyle and the exploitation of life as endless creative process underlies the speculation of the capital. So there is something very interesting in this artistic position which came out through the study of that artistic work enters the late mode of capitalism production because of the value being put on the artistic life itself. And that was something what was very interesting for me then also to exploit and to research in the book. And that's why I said at the beginning already, that's why the wealthy class is moving into the gentrified areas, because of that phantasma that it's possible to live like that, not to divide between work and life. So there is a kind of obscene projection of the artistic life at work, but which is very far away from what artistic life actually is about. And this is a shaping and conceiving of new forms of how to be together. So the consequences for the position of artists are actually drastic, because indeed artistic work is mirroring a contemporary labor process, but that does not mean that they are living better because of that. So that's the paradox. So it's a kind of, it's immediately in a kind of core, but the consequences are very, very problematic and extremely precarious. So the artist work actually is showing to us the real side of precarity, and this is the production through the exploitation of life, through the capacity of how are we as human beings and so on, and through the capacity to be vulnerable and depend from the support of the others. So let's say that in this sense, artist is working in a kind of a very margin of economy, even if his or her life is at the core of its value. And it is producing the value from which is entirely separated. And I think this very seriously also in all the situations when you have a political situation which becomes problematic with neoliberal shifts or populist shifts and so on, artists would be one of the first who would come under the attack. And that is not because of the attack of the artistic freedom. I think we should really go to rethink also this notion of autonomy. But because it comes under the attack, because the work of artists is actually about this inventing of other modes of sociality and how to be together. And it's very much connected also to its relation to the public space, or a kind of demand for a public affirmation of art and so on. And I think there is the core where we have to search for the problems we have today more and more. So then I also wrote a chapter in the book, which it's a kind of a chapter which it was a very spread around, also like a little resistance manifesto almost, even if I was thinking sometimes maybe it's too dangerous. It's the chapter on the projects. So I was really thinking, how is the project actually forming our subjectivity, our temporality? And what for me extremely was also interesting to tackle the history of the word project in contemporary art, and related to the 60s, where the project was much more related to interdisciplinary, open, failed processes. And then, of course, with a kind of managerial approach, then the management of temporality project becomes something else. And I think all of you know what the project is, or how is to live through the projects and work with them. And of course, what for me is very interesting in this temporality as a kind of a critical perspective is that the project temporality is a kind of, let's say, an ideal, now I'm a bit exaggerating, but a kind of, it's a kind of realization of utopian phantasma. So you are always in the future.
But the problem of the project culture is that the past is totally disappearing, that the past, the present is totally disappearing. No? So suddenly is the present which as would be sucked from us. So, and the problem is where the political activity is happening. It's not happening in the future, it's happening now. It's happening exactly in this enabling of the common temporality. And that was something what I was very much interested in when I was thinking about different dynamics of the projects and reading the text also. It's of course very funny that the first mention or a kind of relationship between work and project was already done by Daniel Defoe when he was thinking about banks and bankers and how they are depending from their projects and bad projects and good projects and so on. So it's a kind of very, very interesting history also to go into it. And that was something what I was actually learned from my students a lot when they did one performance on projects. Now, just to finish with a kind of a final chapter, because I will not go into the final chapter because it's quite a complicated argument what I want, but I actually really had this need to somehow, after all this kind of critique and a kind of try to affirmation, really to give a kind of proposal, like what would be then the kind of, as I named, a disobedient strategy to attack those issues and to actually refocus our understanding of the artistic labor. And there are three disobedient strategies then at the end, which are all very problematic but paradoxical, but I think also very helpful. And the first one is about the senseless spending. So I was dealing a lot with the problem of the value and how to think about the value of art, and especially in the relation to the economic argument of the value of art and instrumentalization of art for the economic use. And I try to show through this disobedient strategy of this senseless spending that it's actually going into the core of the capitalism, in the sense that it is let's say vehemently and affirmatively confirming spending without any control. And I wanted to show that actually what is a problem today of our society is that yes, there is a lot of spending, but this spending is immensely controlled and governed and disciplinized. And that, I think, it's a very, very problematic issue. So this is something what I was then trying to read also through Bataille and through other philosophers, especially Robert Faller, and trying to kind of open up a more joyful strategy of spending and senseless and not utility, and also how actually to provoke the argumentation also in the relation to the institutions, to the political structures and so on. I know that this is a very speculative proposal because, of course, it's as a programmer, you just cannot go to the politicians and affirm your practice through the senseless spending. But I think it's a very important speculative proposal to help us to think about the value, what we are actually doing, and not to actually always form the values according to the existing ones. And that's something what I think it's crucial when we are also negotiating about our field. And then the second line of argument, I know you will like it, but it's also very problematic one, so it's laziness. So I was just thinking if, because there is a kind of romanticizing of laziness of the artist and so on, but I went back to a very inspirative practice of Mladen Stilinović, and I was thinking about his very famous manifesto on laziness when he did it at the beginning of the 90s, where I think now we should reread it again, what he was actually writing about that, because he was not celebrating laziness as such, but he was saying that actually with all these kind of modes of production developed on the West, because he's still thinking about West and East, artists from the West forgot how to be lazy. And artists from the East can still be a bit lazy because they didn't have these structures. And of course, it's a kind of paradoxical argumentation, but it is showing us something, how these modes of organization and production of our practice actually came and organized our life without any reflection. And I think that's something what Stilinović is actually also doing, to a bit pushing
the problematic of that argument. And then, of course, I try to play with this question of laziness, like, yes, who is lazy today? And my conclusion is that actually not the artists are lazy, or that's a very popular, let's say, judgment of the artists, that the artists are not working, that they are lazy, that they are just taking public money, and so on and so on. But actually, who is the most lazy ones are the ones who are believing that the art should go onto the market and just be part of the choice. Because that means that we try to disentangle or to erase the public space where art actually is happening. And that's something what I think should be put under the scrutiny. And also what I think is with laziness very interesting is that it's a kind of a very productive strategy not to romanticize it, but to think what are the other modes of making artistic work. And that was also what was very much always present in Mladen Stilinović's work. And now the last is a kind of more ontological category, which I named doing less. And it's actually not a freedom of doing less, but it's an ontological capacity of the human being to always do less that it could, that he or she could. So this is something what Agamben and Benjamin and other philosophers would say, it's in the core of the human historicity. If we would not be capable of doing less, there would be no history. So it's a kind of a negative, it's kind of a potentiality, but going back, no? And I think it's a very, very interesting thing to think about, especially as a kind of ontological category and as a kind of a way how to open potentiality of our practice, but also as a kind of an ethical proposal. And for this end, I will just read the last chapter, not in Polish, but in English, but you will read it then in Polish yourself. So doing less also speaks of a specific attitude on the part of the artistic worker who needs to withstand the creative speculation about his or her life in order to open up the temporal materiality of his or her own work. In this way, the artist's work yields to life, not in the sense of breaking the boundaries between life and artistic activity, but always in the sense of placing its activity as the autonomous difference of a lesser act. So it's the act of doing less. It is enabling life through doing less. And in this sense, doing less can be understood as an exceptionally important affective shift that can significantly influence the rhythm and flexible atmospheres of contemporary artistic life and open up new ways of solidarity. This would then be the third disobedient line of argument in the defense of art, do less precisely when confronted with a demand to do more. Thank you. Thank you so much for this introduction. If you don't mind, we will immediately go to the questions from Agata, who was editing the Polish edition of the book, who was taking care of it, and who probably is the one among us who really, at this very moment, knows the whole book by heart. Do I? Ten thing. So, przełączam się na polski. Okej. Okay. Ja bym chciała zacząć od czegoś bardzo politycznego, co także jest obecne w tej książce. Między innymi Bojana Kunst mówi o celu sztuki, najszerzej pojętym, które oczywiście należy jeszcze uszczegóławiać i poddać pod dyskusję, ale mówię o nim jako o poszukiwaniu nowych form artykulacji tego, co wspólne, nowych propozycji bycia razem, które nie starają się unieważnić dzielących nas różnic. I tu dalej cytuję. Być może nadchodzą czasy,
gdy najbardziej radykalna polityzacja sztuki polegać będzie na oderwaniu jej od jakichkolwiek ekonomicznej wartości, aby odsłonić nowe, afektywne i estetyczne artykulacje wspólnoty. Ja chciałam nawiązać do tego, co stało się w Polsce w ostatnich dniach, do tego, co stało się w ten ważny bardzo dla nas poniedziałek i chciałam bardzo podziękować wszystkim kobietom za to, że brawa, tak, dla nas wszystkich. Za to, że w jakimś sensie w tym, co nazwałabym postartystyczną praktyką, faktycznie wprowadziły w życie ten rodzaj definicji, który ty zaproponowałaś w swojej książce, sensu sztuki, to znaczy poszukiwania nowych artykulacji, nowych propozycji bycia razem, które nie znoszą zarazem naszych różnic. Wydaje mi się, że to jest szalenie ważny moment i oczywiście nie zwijamy parasolek i nie powinniśmy go prześlepić, ale książka Bojany otwiera nam także taką możliwość dyskusji o sztuce, o jej sensie. Wzięłaś mikrofon, pomyślałam, że chcesz skomentować to jakoś, czy nie? No, it's okay. A poza tym chciałabym powiedzieć, że rzeczywiście tak jak Marta Keil zaczyna swój wstęp do tej książki, to ona nam bardzo psuje humor i jest bardzo trudna dla nas. Myślę, że w jakimś sensie psuje humor także na tym festiwalu, który jest jakoś bardzo głęboko zogniskowany wokół tematów, które Bojana proponuje, bo Bojana stawia nas od razu w bardzo niewygodnej sytuacji, bardzo komplikuje nam taki moment w Polsce, w którym my się poczuliśmy wreszcie jakoś dobrze, w takim sensie, że zobaczyliśmy, że w polskim teatrze wyłonił się bardzo widoczny, bardzo czytelny nurt, który problematyzuje sposób produkcji sztuki, który zajmuje się tym, w jaki sposób sztuka jest wytwarzana, w jakie relacje wewnątrz instytucji, wewnątrz zespołów, w procesie produkcji wchodzą twórcy, jakie mechanizmy tworzą, jakim mechanizmom się poddają. I mieliśmy od razu takie poczucie, że to jest coś, co daje nam bardzo wiele, że to jest bardzo ważny, krytyczny punkt i że w tej chwili możemy jakby inaczej spojrzeć na to, co dzieje się w sztuce. Tymczasem Bojana od razu posuwa nas w tej dyskusji dużo dalej i zabiera nam tę chwilę satysfakcji, bo my dopiero co zobaczyliśmy, że to się wyłania, dopiero co nazwaliśmy to postteatrem, czy też autoteatrem, jak zrobiła to Joanna Krakowska w tekście też programowym do tego festiwalu, a już od razu zostaliśmy popchnięci dalej i zmuszeni do dalszego myślenia. Bo Bojana mówi o tym, że to w istocie dzieje się bardzo intensywnie od dobrych 20, może nawet 30 lat w światowej sztuce i właściwie podsumowuje to w taki sposób, że jest to pewien rodzaj pseudoaktywności. Że jest to pewien rodzaj postpolityczności, ponieważ w istocie zostaje to prawie natychmiast wchłonięte przez pewien rodzaj artystycznego mainstreamu, który czyni z tego jeden z takich właśnie mainstreamowych tematów, tak? I okazuje się, że my poddajemy się takiemu mechanizmowi, który Bojana bardzo precyzyjnie niestety i okrutnie opisuje. Bądź aktywny, uczestnicz, bądź gotowy do sporu, generuj nowe idee, zwracaj uwagę na kontekst, a jednocześnie stale poddawaj refleksji własne metody produkcji. I że to jest działanie w istocie, które jest jałowe, które właściwie zapętla się w takim błędnym kole. W związku z tym Bojana także pokazuje coś, co jest dla nas bardzo niewygodne, to znaczy jak bardzo ściśle spleciona jest sztuka i mechanizmy, które nią rządzą, mechanizmy produkcji, z czymś, co moglibyśmy nazwać ustrojem imperium. Tak, czyli z ustrojem neoliberalnym, kapitalistycznym ustrojem, w ramach którego funkcjonujemy. I że właściwie sztuka jest przez ten ustrój w pełni skolonizowana. I trochę pozostajemy w związku z tym w takiej sytuacji rozpaczy.
W związku z tym ja bym być może chciała od razu, jeszcze powiem o takim doświadczeniu, o którym udało nam się chwilę porozmawiać wspólnie, zanim tu przyszliśmy w bufecie. Bo okazało się, że jak pracowaliśmy nad tym, nad polską edycją, a wcześniej Bojana pracowała nad w ogóle pierwszą wersją tej książki, która tak głęboko krytycznie analizuje te mechanizmy w istocie neoliberalnej produkcji, które towarzyszą sztuce, to okazuje się, że my pracując nad tym projektem całkowicie i w pełni poddałyśmy się dokładnie takim samym regułom. To znaczy była to praca właściwie oparta na tym samym wyzysku, czy autowyzysku, tak musielibyśmy powiedzieć, który decyduje o regułach pracy artystycznej. To znaczy była to praca par excellence projektowa i prekarna. Była to praca w skrajnym niedoczasie. Praca, która w zasadzie generuje coś, co można by nazwać nieustająco pogłębiającym się dyletanctwem czy amatorstwem w jakimś sensie. Zawsze mamy za mało czasu, żeby zrobić to, co chcieliśmy, żeby zrobić to dobrze. Zawsze mamy za mało czasu, żeby wejść w realną współpracę, taką, która siebie wzajemnie nie wyzyskuje, taką, która pozwala na głęboką rozmowę, na dystans, być może na jakiś rodzaj tracenia czasu, który jest w istocie bardzo produktywny. Żadnej z tych rzeczy nie udało, żadnego z tych sposobów pracy nie udało nam się uruchomić, pracując nad tą książką. Pracowaliśmy także w absolutnej logice projektowej, którą Bojana tutaj z niezwykłą precyzją i szalenie boleśnie pokazuje w tej książce, tej logice, która zawsze nastawiona jest na przyszłość, a to, co polityczne, także w relacjach międzyludzkich, dzieje się teraz. Pracy nad tą książką właściwie nie było żadnego teraz, bo był zawsze ten deadline, który tutaj właśnie się realizuje. To powinno być żywe spotkanie i żywy moment, a to jest w jakimś sensie celebracja śmierci, tak? Bo to był ten deadline, który nad nami wisiał. No i udało nam się umrzeć, tak? Bojana mówi, że właściwie jak jesteśmy w tym trybie prekarnej pracy, to jesteśmy nawet w, tak pięknie to nazywa, deadline nakłada się na deadline, nakłada się na dead deadline i nasza praca pozostaje jedną niekończącą się linią śmierci. Więc pracując nad tą książką, w żadnym sensie, czy nad jej polską edycją, a niestety pewnie wiele niedoskonałości efektów tej pracy będziecie mieli możliwość odnaleźć, w żadnym sensie nie udało nam się wypraktykować oporu, strategii oporu, którymi Bojana kończy ten opis. Wydaje mi się, że jedyną możliwością jest porozmawianie o tym, dlaczego nam się nie udało, albo być może zadanie od razu bezpośrednio najtrudniejszego pytania o skuteczność tych propozycji. O to, w jaki sposób w istocie możemy i czy naprawdę możemy poważnie pomyśleć o tym, żeby przekroczyć ten rodzaj systemowej niemocy, która przekłada się na realną niemoc sztuki. Dzisiaj najważniejsze pytania, które chcielibyśmy sobie zadawać, to są pytania jednak o skuteczność sztuki, o to, co ona może zrobić, o to, jak ona może zmienić naszą absolutnie dramatyczną sytuację, w której jesteśmy. Powinnam zadać jakieś pytanie precyzyjne na koniec, ale nie wiem, czy mój wywód do tego prowadzi. Oczywiście też dyskusja jest bardzo otwarta, ale chciałam cię może o precyzyjnie i podle zapytać, czy udało ci się, czy masz takie poczucie, że kiedykolwiek udało ci się faktycznie wypraktykować opór wobec tych mechanizmów, które tak precyzyjnie w książce opisujesz?
You mean me as personally or with writing or like not only generally with writing, in the way of with your work, yes, mm-hmm. with your mm-hmm. work. Mm-hmm. Do you recognize any moment that you decide it's really working, you know, the resistance? Mm-hmm. What of course it's interesting is that I was thinking a lot in also in the book, like and I think I also said very briefly when I was saying that it's a paradoxical situation also because of this exploitation of precariousness and a kind of exploitation of the capacity. There is a more and more there are more and more procedures of safety. So we are actually creating the resistance for ourselves in a wrong way. So we try to be more and more safe. You know, like okay, I have to have a little bit spare time for myself. I don't know, I have to do my yoga, I have to do that, and so on, but that's not the point. No? What I think is very important here is to think exactly what if we go through these processes of rethinking, what are the other common modes of working and living together, and that's for me the main question. So I think the question of resistance is not possible if it is put on the individual level, and that's mostly how it is also put today. No? So we all have our own private strategies and the way how to deal with this stress and work and so on, but what we are very incapable, or maybe it is more and more coming up as a need, is to find a kind of a common solidarity, and maybe not only between the artists, but much more general, because that was also a point I was thinking a lot, that is the question of solidarity, of course, is not just between or inside the artistic community, but what are the other modes of political solidarity, and what is here the role of art? And that's something what I think is extremely important, because I still believe, maybe that seems a bit naive, but there is still an immense capacity of art, of imagination, invention, but not in the sense of creative industry, but exactly of that proposals for a life together and so on. And that's something what I think it's the role of art here. So I think like I agree with that, and that's a kind of a tricky line also in the book with which I always had to fight a lot, like how to analyze these affective problems, but not to come into a kind of a lamentation that nothing can be done. But this is only possible if it is not done individually. And here, of course, the very big question is, and this is something what I'm working really a lot with now, so it's kind of post-book thinking also from the questions which came up. I really try to even more focus on that question of precariousness and institution. So what would be here the link and how to think about it? And exactly like what would be the institutional answer on that? Not how to change the institution or how to have, but what would be other modes of institutionalization and what does it mean? And how the problem of contemporary institutions is, of course, that they have a totally problematic relationship to precarity, that actually they are growing on precarity. No? It's in the core, and that's what is then, of course, producing that problems which we are focusing with. So it's a kind of very strange, like they said, the philosophers or critical philosophers, they said that economy is becoming as a truth, and at the same time also the mode of working, like a project mode of working, is kind of truth. No? And I think this is something because it's so much ingrained in the way how also the institutions, especially in art and culture, but also a lot of others, are actually focused or kind of organized around the precarity or exploitation of precarity. And that's something what, for me, is a crucial question also. It made me think of one of your proposals, how to practicing the resistance or the disobedience. And one of your proposal is like, as you just quoted, to do less, especially when asked to do more, which is, of course, having in mind the way how we all function, work, practice, live, seems like probably this notion of a time as a political tool seems mm-hmm. something really graspable and in a way natural, something we all have as a tool or as a weapon in our hands, like refusal
to be always productive, to be part of this regime of the constant productivity. Of course, this is also in a way a class struggle, as the precarious workers can't afford it, of course. So whether I was thinking, when can we find a solution? When can we find a way to do it? And therefore, one of the ideas that came to my mind is, as you just said, this is the task of the institutions. Like, this is only probably the institution is the actor who may propose the other conditions of working for the artist. For instance, to have like a very simple example, to propose the residency for the artist that will not oblige the artist to come up with a ready product, right? To offer some working conditions that would not that would let them to do a real research, to make so-called mistakes, to practice the time, to somehow do a real research instead of producing a product that would be super attractive to be sold to the other festivals and so on. I would even say it's a really immense responsibility also on the institutions, not only processes of institutionalization, but institutions we have, especially in the political situation of, because of course this is also interesting, this book was made a bit before, so there was already hints of extreme populism now when I was writing about it, and I was then very much thinking a lot about the situation in Netherlands, where there were this neoliberal change and there were a lot of cuts and so on. But I think extremely in that kind of movements we are experiencing now, the institutions, cultural institutions, have very, very big responsibility in that sense. And that's something what I think it's really has to be put on the table and discussed. And I think that maybe of course they are very, very different institutions also in the way how they are organized, but I think that a lot of institutions, also very traditional ones, somehow manage to adjust to a kind of a capitalism we are living now. No? And that they are not anymore a kind of, they are still dusty, but they are not dusty in the sense they were. So it's another kind of dust now lying there. No? So it's a lot of wind coming through, but nothing is changing at the same time. No? And this is something what we have to really address, like what is the role of institutions in that sense, and also the responsibility towards the precarious situation of artists and other workers which are working. I think that's something what is crucial, but that's really general. I think in a European context we can really think about that. No? It's really present everywhere. No? Teraz jesteśmy w zupełnie samym centrum tej dyskusji, którą mamy w Polsce i która jest bardzo ważna, bo staramy się rozmawiać o instytucjach, o instytucji teatru publicznego, ale także szerzej o instytucji. Ale oczywiście to nam nie poprawia humoru, bo rozmowa o instytucjach, publicznych instytucjach kultury w Polsce jest bardzo trudna. To znaczy my jesteśmy teraz w takiej sytuacji, w której bardzo trudno jest podjąć krytyczną rozmowę na ten temat, ponieważ mamy poczucie, że wobec bezprecedensowej, niezwykle brutalnego ataku na autonomię instytucji ze strony władz wszelkiego szczebla i wobec projektu kultury narodowej, która w jakimś sensie w wielu podstawowych funkcjach jest zaprzeczeniem kultury publicznej. Mamy taki odruch, żeby nie krytykować instytucji, to znaczy mamy taki odruch, żeby przede wszystkim zachować status quo, przynajmniej to, co mamy, żeby zachować przynajmniej ten poziom bezpieczeństwa i autonomii, który mamy w tej chwili. Ale wydaje mi się, że to jest zupełnie błędna postawa, to znaczy my musimy, walcząc o to, żeby nie instrumentalizować instytucji, musimy bardzo dogłębnie przyglądać się funkcjonującym w nich procesom i walczyć o ich wewnętrzną reformę, taką, którą możemy zainicjować i wypraktykować sami. Ja ostatnio starałam się przemyśleć w jakimś takim bardziej ogólnym sposób system instytucji, czy ten model instytucji, który jest dominujący w Polsce. I wydaje mi się, że spotykają się w nim dwa rodzaje przemocy, niestety, które tworzą pewien rodzaj masy krytycznej w
polskich instytucjach. To znaczy, ja bym powiedziała, że dominującym modelem w polskiej instytucji jest model folwarczno-projektowy. Kiedy mówię o folwarcznym modelu, to odnoszę się bezpośrednio do tego, co Andrzej Leder, ważny filozof, myśliciel dla Polski, nazywa relacją folwarczną, to znaczy nieprzekroczoną mentalnością folwarczną poprzez jakby nieprzerobioną modernizację, prześnioną modernizację, prześnioną nowoczesną rewolucję, tak jak to nazwał. I rzeczywiście pewien rodzaj skrajnej hierarchii i równocześnie przemocy, bardzo, bardzo hierarchicznego, bardzo przemocowego modelu zarządzania tymi instytucjami, który wciąż jest obecny, nie wszędzie oczywiście, ale wciąż jest obecny. I na to nakłada się coś, co moglibyśmy w Polsce nazwać projektyzacją instytucji. To znaczy, kiedy myślimy o instytucji, wciąż myślimy przede wszystkim, chcielibyśmy myśleć o zespołowości, stabilności, o bezpieczeństwie, o procesualności pracy. Tymczasem my już bardzo dawno mamy w instytucjach zaimplementowany proces skrajnie projektowy, prekaryjny. To znaczy, to się dzieje w bardzo konkretnym wymiarze wypychania coraz większej ilości osób poza stały zespół. Na przykład w muzeach dzieje się tak, że ci, którzy pracują na wystawach, są informatorami, są bardzo ważnymi osobami spotykającymi się z publicznością, to są ludzie często zatrudniani przez agencje pracy tymczasowej na skrajnie prekarnych warunkach. To są ludzie, za których te instytucje nie biorą żadnej odpowiedzialności społecznej. To oczywiście jest cały też personel, wszyscy, którzy sprzątają w tych instytucjach, wszyscy, którzy ochraniają te instytucje. To są coraz częściej także jej merytoryczni pracownicy tych instytucji, którzy na przykład albo są zmuszani do samozatrudnienia, albo są na przykład zatrudniani tylko na cząstkę etatu i zmuszani do tego, żeby resztę swojej pensji dopełnić za pomocą zewnętrznych grantów, czyli po prostu bezpośrednio projektów i pieniędzy, które muszą ściągnąć do tych instytucji. W związku z czym właściwie polskie instytucje funkcjonują zgodnie z tym modelem, do którego ty się zdaje się też odwołujesz w swojej książce, zgodnie z tym modelem, którym Lazzaratto nazywa samowyzyskującym się przedsiębiorcą. To znaczy, każdy z nas jest, myśli o sobie jako o takim rodzaju niezależnego przedsiębiorcy, który powinien skapitalizować właściwie wszystkie swoje zasoby, swoje zdolności komunikacyjne, swoje zdolności afektywne, swoje przyjaźnie, swoje sieci relacji, swoje sieci powiązań, wszelkie doświadczenia na rzecz wykonania celu, który, czy zadania, które bardzo często jest niemożliwe do wykonania, ponieważ zupełnie standardem w takich polskich instytucjach jest ich skrajna nadproduktywność. Produkujemy coraz więcej, mamy coraz więcej eventów, projektów, wydarzeń. To jest zupełnie niepowstrzymany, jakby cały czas napędzający się rodzaj przyspieszenia, o którym też piszesz. W związku z tym mam poczucie, że to, co stoi niewątpliwie przed nami, to jest konieczność, tak jak mówisz, zbiorowego i solidarnego aktu odmowy pracy w takich warunkach. Mhm. Ponieważ instytucje w tej chwili nie pomagają nam stosować tych strategii oporu, które proponujesz, dlatego że one są w pełni skolonizowane przez neoliberalne mechanizmy. Taka jest moja diagnoza, ale też wydaje mi się i chciałabym tutaj przywołać książkę bardzo ważną w Polsce, która wyszła parę miesięcy temu, a która wchodzi z twoją książką we wspaniały dialog, więc będziemy mieli bardzo ciekawą sytuację w Polsce. To znaczy ABC projektoriatu Kuby Schroedera o nędzach pracy projektowej, zdaje się tak to się nazywa. I on bardzo precyzyjnie opisuje ten sposób pracy sieciowego projektariatu, i także dokłada pewne pomysły oporu, które wspólnie z twoimi pomysłami mogą nam pomóc przejąć ten system albo przestroić go po prostu. I on mówi o solidarnym, świadomym, wypracowanym w takim procesie komunikacji i deliberacji oporze projektariuszy wobec wyzyskującego ich systemu. To znaczy mówi jasno, my musimy uruchomić proces
społecznej kontroli nad tym dobrem wspólnym, jakim jest praca w domenie sztuki. Możemy to zrobić, kiedy bardzo świadomie nazwiemy, co nas wyzyskuje i zaczniemy solidarnie postępować inaczej. Kiedy odmówimy prawa okrutnej ekonomii. Kiedy zaprzestaniemy strategii cynicznego oportunizmu. Kiedy wspólnie powiemy nie. Musimy się w tym celu zorganizować. Musimy się skomunikować. Ja bym dodała, musimy to zrobić razem w ramach sieci pracy prekarnej i de facto sprojektyzowanych instytucji. I zauważcie, że to jest postulat zwrócony do nas samych. Nie potrzebujemy do tego pomocy władzy. I tej pomocy w tej chwili nie uzyskamy. Oczywiście musimy także myśleć o zmianach systemowych, bo funkcjonujemy w ramach pewnego ładu systemowego, finansowego i tak dalej. Ale ta praca podstawowa, solidarna praca oporu jest do wykonania poprzez samoorganizację. To jest może moment, żeby oddać Państwu głos, jeśli nie z naszej strony już nie ma jakiś komentarz. I will just add something, because when I was listening to you, I was thinking about that very strange, because you described a kind of a symptoms also, and I think I recognize also a lot of that in other contexts. No? And then I was thinking like how, when we are thinking about public and public space, and what I was also, not public space, but like the notion of common, and like how in the relation to art, the question is, of course, that maybe we really have to rethink what is common here, no? Because the common maybe is not related to an accelerated production of events which would fulfill our cities and squares and whatever, but there is something else, and I think that's the point. And that's something what I think was a kind of a problematically also, that was kind of, this is also something why now the position, there is no strength in this position. This cannot be at the same time. I know that the situation is very difficult, also with a kind of populism and conservatism and so on, but the same situation at the same time could not be defended anymore. And that's the point. And then what to do is to actually show actually how this kind of production, and it's very closely connected to not only to neoliberalism, but actually at the end also to conservatism. And this is something what is very, very interesting for me now to study. So I think exactly this is something like to really rethink the notion of the common and the relation to art to it, and from that also then the position of the institutions. And these are of course very difficult questions, but I think they are very similar. I was now thinking when I was listening to you, Agata, about the text which was very, it's an old text of Walter Benjamin, author as producer, which is still for me a crucial text when we are thinking about that, because he's talking exactly about that. What is the political position of the author as producer? And I think that's exactly to analyze in which mode we are producing and to bring it back actually to attack and to resist the populism and conservatism or nationalism at that time when he was making this lecture. And that's something but I think it's really in the core of the problematics. No? And then it brings us actually really to this question of the we-ness and collaboration and the common, but from totally another perspective. No? Yeah. I would just add one thing to your point. I totally agree with you that we are right now in the situation when the populism and this backlash that we are witnessing right now somehow forces us to take a stand even more critical than before, but it also shows perfectly well that the defense of the former situation is no longer possible. That's the real point. And this is also, if I may share my very personal opinion, that was one of the troubles that I had with the last Culture Congress that took place in Warsaw just a few days ago. That I had this feeling that this attempt in our local culture field, art field, this attempt to present, to somehow present, to mythologize a bit the former situation just from a year ago,
is like to create us as this point of reference, as this point we need to grasp again and come back to. This is not the right path to it. This is really, we come back to the reasons in a way why we are here at the moment, at this situation that we are in. So I would definitely agree that this is the point, and this is also the reason why I think this book is so crucial right now in this current debate in Poland. And what you just said about the common, I would definitely agree with that. I would just add, but I'm sure you also had it in mind, that through this common to somehow rethink the notion of the public, also in referring to the institution, right? We started this discussion actually, and Agata was like in the core of this discussion, being one of the leaders of the program celebrating the 250th anniversary of the public, the institution of public theater in Poland. And somehow due to the radical political changes, this debate, I wouldn't say it was stuck, but it was shifted to somehow another direction on another goals and other questions. So therefore, maybe it's a perfect moment to come back to rethinking the notion of the public through the notion of common. Maybe that's one of the points. Dokładnie, nie przypadkiem taka jest kolejność tych książek. Najpierw wydaliśmy książkę Dragana Klaicza, ale nie możemy jej czytać bez tej książki. A także tej książki Kuby Schroedera i jak mówię, tego ruchu takiej głębokiej autoanalizy i solidarności w oporze, w odmowie. I muszę powiedzieć, że to była jedna z bardzo ważnych ścieżek Kongresu Kultury, który się właśnie zakończył. To znaczy ta świadomość jest dość powszechna i rodzaj determinacji i rozpoznania sytuacji jest, mam wrażenie, głęboki, także ze względu na radykalność sytuacji politycznej, w której jesteśmy. Dlatego zresztą zaczęłam od tej definicji, którą proponujesz, i od jednak postartystycznej praktyki solidarności, która się odbyła, w której wszyscy uczestniczyliśmy i uczestniczyłyśmy. Agata ma ochotę coś powiedzieć, bardzo się cieszę. Jakoś mam bardzo dużo refleksji i też pogubienia w związku z tą rozmową i to, od czego Agata zaczęłaś, czyli jak powstawała ta książka i jak my pracujemy i to, do czego, czyli jesteśmy w tym systemie, świadczymy o tym systemie i za tym systemem i konstytuujemy go w 100%, a później mówimy o tym, że przechodzimy do pewnej wspólnoty i musimy się sieciować. Słuchajcie, ja mam takie poczucie, że dopóki nie zaczniemy od siebie, od naszego własnego takiego mikropola, na którym produkujemy, zarządzamy, organizujemy, generujemy pewne idee, to nigdy nie zbudujemy wspólnoty. I zanim się zsieciujemy, zmieńmy nasz system pracy i jak myślę sobie o tym czasie wolnym, znaczy, że w tym produkowaniu sztuki i produkowaniu idei, jeżdżeniu z jednego festiwalu na drugi, z kongresu na kongres, jakby kompletnie często tracimy, jakby po co jest sztuka, znaczy o jakie tematy my walczymy. Dla mnie rzeczywiście były dwa kongresy, kongres kobiet, był czarny protest i to było jakieś niesamowicie optymistyczne i wspaniałe i wielkie. I na Kongresie Kultury mnie bardzo zabolał ten protest, który był pod Pałacem Kultury, bo to było takie środowiskowe spotkanie, znaczy była grupka znajomych, a ja się zastanawiam, gdzie była nasza publiczność, gdzie byli ludzie, w imieniu których mówimy i czy my za to nie powinniśmy wziąć odpowiedzialności, że tam ich nie było, dlaczego ich tam nie było. I że w tym procesie wytwarzania sztuki, po prostu jeżeli nie znajdziemy też czasu na takie autentyczne budowanie relacji między nami, pracującymi ze sobą, ale też między nami i społecznościami, tematami, problemami, w imieniu których się wypowiadamy, to po prostu będziemy w martwym punkcie. I oczywiście, jeżeli będziemy jakby coraz głębiej, bardziej empatycznie, to słowo często ostatnio powtarza się w tym, co mówię, funkcjonować, to w jakiś sposób trochę wypadamy z tego obiegu, bo jesteśmy mniej aktywni. Bo spędzamy mnóstwo czasu na budowaniu relacji międzyludzkich też, na wchodzeniu w rzeczywisty jakiś problem, temat,
wychodzeniu poza tę naszą laboratoryjną, instytucjonalną sytuację. I to jest wszystko tak strasznie skomplikowane i ja też mam opór wobec tego, jak pracuję i gubię się w tym, bo wiem, że jeżeli się zwolni, to wtedy pewne tematy publicznie nie wybrzmią, tak? A z drugiej strony jesteśmy w błędnym kole, no wybrzmią, tylko że nic się nie zmienia, tylko cały czas wszystko krytycznie wybrzmiewa, a jesteśmy w martwym punkcie i to jest po prostu jakieś błędne koło i zaklęty krąg, absolutnie. Czy ktoś jeszcze z Państwa? Just a very little side note. It's very interesting, this Congress on Culture and the way this discussion is happening here in Poland. It resembles me totally of the situation now in Holland, in the Netherlands, where I'm from. It's very interesting to see the parallels, like how we create a bigger dialogue than only amongst each other, which is leading to my question. I would be very curious because I hear a lot of references towards the institutes, and it kind of also makes me fired up a little bit that we're talking about them and us or something, and you talk very much about like the practice of the artist. Yes. I would be very curious also from a personal note to know how you look at like the peer group of people, like what partners do we need. Like I very much agree with you how you say like the dialogue with like let's search the audience, let's search for or like feedback with other actors, let's say. So I would be very curious to hear you elaborate on that. Yeah, I'm also very interesting when I'm talking about institutions, like particularly, it's more talking about the processes of institutionalization which are never finished. And this, I think, it's happening with every collaboration, so with every partnership or whatever. And there is always this kind of dynamic of enabling something together, but also to a kind of a danger to with the processes of institutionalization, there is always a kind of particular violence coming. This is maybe a too big word, but still, there is there. And I think what is very important is actually really to think how these other processes of working together can get also a kind of another continuity. I think the question of time is extremely important, as the question of space, but time maybe even more now. So, like by example, if there is a kind of working together, not just between artists, but between different agents on a cultural sphere, audience and so on, is it possible to imagine a way of working that it would be a continuous, that it would not be finished in 3 months or something? So what would that mean? And this, I think, it's very important because it can go through several different platforms. It can go through artistic platform, through the discursive platform, through the platform of care. I don't know, there are a lot of capacities, I think, here to think about. And I think this is crucial, actually, when we are also talking about how to fight precarization. Of course, when I'm saying that, immediately there is a kind of a devil saying, yeah, but that's exactly self-exploitation because you do a lot of work for free and so on. But actually, I think that's also the part of the political battle. So, you know, part of the political battle are impossible initiatives, are initiatives which are a bit naive and anachronistic. But these are initiatives which are never set, which are never part of the political battle. Like Silvia Federici said in her manifesto for housewives, yes, all the work of women should be paid, you know, and then we would have another idea what capitalism is. So I think there are some very interesting, so we have to do a practical work of working together, but also a lot of speculative work all the time, like how to think further from what is there. And that, I think, is the point. Other question, I don't have other answers because it's extremely difficult question, but I think these artist initiatives or like the ground basis are very important, but they have to be aware, and here I agree with this first comment, like yes, we have to make a kind of re-understanding of the situation, of the micro situation we are in, but then it should not stay in this micro situation and be satisfied with it, you know, and that's the point, I think, where
this initiative have to go. No? I don't know if that was the question. Yeah, can I just follow up? If people let me, I will give it away afterwards. So since you've been writing the book in 2011-2012, we're quite some years further now, and I would be very curious to hear if you like see this discourse of your put into practice at some places, or if you have like inspiring examples in that sense. Yes, I think they are, and they were already inspiring examples when I was working on that. So there were a lot of initiatives which had a kind of temporarity and continuance. For example, like at that time, of course, it's a platform which again it's very much changing and so on. But the whole PAF platform, how it was started in Reims by Jan Rietzema, it's a very interesting example. And then, by example, the work of which now also changed a lot, but it was a very interesting platform in visual arts of the work Čto delat and so on. So there are a lot of initiatives which are working, but of course they are fighting as every process of institutionalization is fighting with the problems. But that's part of the critique, I think, no? And not about of kind of moralistically valuing them, if they succeed in something or not. So I think they are, and I think on the daily basis, like by example now, I'm also very much fascinated with the initiative in Berlin, which is called 3 p.m., and it's a kind of a self, because Berlin has this very particular situation where artists are living there, but they cannot live there actually and earn the money, so they're all traveling around and coming to Berlin to be in part of the community. So it's a paradoxical situation. And they started to organize for themselves a platform where they can come together and show their work and discuss, and it's a self-organized platform, which is, of course, again, we can say, yes, it's a self-exploitation, but the people who are involved in it, they said it cannot be self-exploitation because we really feel immense joy that we are together with other people doing it. And this is something what I think is called senseless spending. That's the senseless spending, without any control. So let's do it. And I think it can really change the way how they are. And already they open a lot of problems in the relation to the institutions. Like, by example, how will the big, important contemporary institutions in Berlin, like how and the others, react to that platform and so on. So it's quite interesting. And I think these are the way how to think about that. And these initiatives also, what is also very interesting, and I think that's also where I'm very critical in the book, about a kind of a, this kind of a general model. They are always micro-political. They are always depending from context and from a very good analysis from the context where they are happening. And that's also something what I think is very important. Ja mam taką jedną uwagę, czy może raczej zaniepokojenie, które chciałam wyrazić, mianowicie my się tutaj posługujemy bardzo intensywnie zaimkiem my, ale sytuacja jest taka, że nasze my, że tutaj nie ma żadnego my, dlatego że nasze sytuacje, znaczy ono jest w tym sensie, że wszyscy pracujemy w systemie projektowym. Ale chciałam tylko powiedzieć, że ja mam pełną świadomość, że pracujemy na różnych warunkach w tym systemie i że niektórzy z nas mają etaty, a ja na przykład mam dwa i one są niewielkie, ale to są dwa etaty, które zapewniają mi bezpieczeństwo i możliwość płacenia moich kredytów i rachunków co miesiąc. I niektórzy są młodsi, a niektórzy są starsi i ci starsi są lepiej umocowani w systemie, także tym systemie dostępu do pieniędzy projektowych, a niektórzy nie mają nawet szans być może w tej chwili wejść w ten system. I jakkolwiek bardzo bym chciała rozmawiać i o solidarności, i o usieciowieniu, i o w ogóle o budowaniu jakiejś wspólnoty, to chciałabym ją budować ze świadomością tego, że w obrębie tego my te różnice są często dramatycznie głębokie. Ja chyba mam gdzieś podobny dyskomfort, ale też jakbyś takim
ustawieniem jakby całej tej relacji też w takiej kategorii, ja to teraz bardzo uproszczę, zadowolenia i niezadowolenia, satysfakcji i niesatysfakcji. Znaczy ja myślę, że jakby to, o czym też Joanna powiedziała, jest takim dążeniem do tego, żeby w tej niesatysfakcji i dyskomforcie jednak trwać. To znaczy, żeby sobie nie pozwolić zbyt szybko na satysfakcję, na poczucie... Znaczy oczywiście jakby to nie chodzi o jakby cały czas, znaczy chodzi o cały czas jakąś taką postawę krytyczną, która nawet jakby w obliczu pewnego sukcesu zobaczy jego ograniczenia. To znaczy jeśli mówimy my, to my też ma swoje granice. Jeśli coś się udaje przepracować, to właśnie jakby na takiej zasadzie, że to jakby stawia nowe wyzwania. To znaczy jakby, przepraszam, jakby pewnie to nie udaje mi się tego precyzyjnie nazwać, natomiast jakby myślę, że w polskim teatrze dużo jest jakby takiego hamującego zadowolenia po prostu. Tyle. Mogę? A, oczywiście. Ja bardzo krótko chciałam się podzielić takimi uwagami natury ogólnej, więc krótko. Jedna myśl to taka, w której odnoszę się do tego, co ty powiedziałaś, Agato. Zadałaś pytanie, czy można krytycznie rozmawiać o instytucji, czy w sprawach, wiadomo jakich, które są dobrze rozpoznane, które są w tej chwili tak zagrożone, że ich krytyka byłaby niebezpieczna czy niewłaściwa. Dzielę się takim moim myśleniem, które poddaję pod refleksję, że wydaje mi się, że to jest konieczne. Że właśnie teraz, kiedy jest takie zagrożenie, należy może taką krytyczną ocenę, analizę, czy jakbyśmy to jeszcze nazwali, podejmować. To jest trochę tak, jak zawsze było w historii. Czy możemy atakować mniejszość, grupę społeczną, która jest zagrożona? Były takie sytuacje, że zagrożenie było ogromne i wtedy była dyskusja, czy możemy tę grupę społeczną jakoś dyskryminowaną, bardzo zagrożoną krytykować, znaczy pokazywać jej słabe strony. No i ja należę do tej grupy, która myśli, że tak, że właśnie wtedy, kiedy to zagrożenie jest takie duże, należy taką krytykę podejmować. To jest jedno. A drugie to rzeczywiście z tą solidarnością, bo ja myślę tak, że sytuacja jest rozpoznana, symptomy są nazwane. Filozofowie, socjolodzy bardzo dokładnie i precyzyjnie to opisali, także podając analizie i najbardziej cierpi jakaś diagnostyka. Ale cały czas się odwołujemy trochę do tych wczesno-dwudziestowiecznych filozofów. Benjamin jest tutaj taki kluczowy, prawda, z tym tekstem fundamentalnym, kultowym o produkcji przywoływany. A ja sobie myślę, że teraz, kiedy wspólnota się rozpada, dyskursów i dyskusji, czym jest wspólnota, było co niemiara i znowu do tego powracamy, do tego my. Ja nie myślę, żeby się odwoływać do takiego konserwatywnego podziału my-oni, bo to jest polityka konserwatywna, ale myślę, żeby trochę zacząć szukać jeszcze gdzie indziej niż w tych takich często przywoływanych naszych ulubionych filozofach i cofnąć się na przykład wieki wstecz do konserwatywnego Rousseau, który na przykład mówił, zwraca uwagę na indywidualność, że wtedy, kiedy wspólnota jest zagrożona, to trzeba myśleć o tym, kim jestem i o co się różni od innych. Ale przede wszystkim, tak myślał, dużo mniej konserwatywny od Rousseau, Thoreau, w końcu autor obywatelskiego nieposłuszeństwa, który właśnie mówił, trochę tak jak powiedziała tutaj też Agata, prawda, że rzeczywiście zacznijmy od siebie, czyli paradoksalnie, jest takie nawet określenie socjologa, no, którego tutaj nie przywołujemy, akurat współczesnego, o którym myślę, że bardzo dobrze nazywa też problemy podejmowane przez Bojanę, mówię tutaj o Niklasie Lumanie, który ukuł takie pojęcie paradoksonu. No paradokson, to znaczy teraz, kiedy musimy mówić my, to może należy próbować jakoś redefiniować to, co indywidualne, tak? Czyli zastanawiać się nad indywidualizmem. To tyle, bo i tak za długo. Właśnie chciałam powiedzieć, Krysiu, to było rzeczywiście bardzo krótko. Bardzo ogólnie, czyli króciutko. No to rozumiem, że się zgadzamy bardzo z tą tezą, że absolutnie sytuacja polityczna nie może odebrać nam
możliwości krytyki, albo że właśnie wtedy, bo to właśnie staram się powiedzieć, od tego starałam się zacząć. Ja bym tylko chciała wrócić też do tego, co mówiłaś, Agata. Nie, właściwie Bojana już też odpowiedziała, to znaczy jasne, że powinniśmy zacząć od siebie, więc powinniśmy wam nie przedstawić dzisiaj tej książki, tylko o niej porozmawiać, ale tak, no bo myśmy się temu procesowi poddały, tak by wykonałyśmy zadanie, absolutnie odłożyłyśmy na przyszłość praktykowanie politycznego oporu jakiegoś, tak? No tak, ja przyjechałam wczoraj z Warszawy, nie, jakby kończąc o 20 tam którejś pracę i wiadomo, no ale, ale jakoś ja mam takie poczucie, że, no, że to dojrzewa, że to nie jest też wcale bardzo rozpoznany dyskurs i bardzo obecny w Polsce. To znaczy, że jednak te tematy są wciąż nowe i dyskutowane może intensywnie, ale w bardzo wąskim gronie i to po prostu trzeba absolutnie popularyzować. To też jest wiedza, którą my mamy, ale nic z nią nie robimy. Ja chciałam powiedzieć może dwa słowa o takim dla mnie wstrząsającym doświadczeniu, jakim była w ostatnich dniach wizyta w POLIN, Muzeum Historii Polskich, Żydów Polskich, o którego znaczeniu wszyscy wiemy i nie muszę przekonywać, jak bardzo progresywna i ważna to jest instytucja, jak ma niesamowicie wspaniały, ale też skrajnie rozpędzony program merytoryczny. I chodząc po tym muzeum, trafiłam w eksponowanym miejscu w holu na informację o wystawie Pierwiastek Życia, Polskie Lata Henryka Leona Steinbacha. Poszłam tę wystawę zobaczyć. I przez dłuższą chwilę nie wiedziałam, z czym mam do czynienia. Powiem od razu, z czym miałam do czynienia. Otóż ta wystawa nie była częścią działalności merytorycznej tego muzeum, tylko była wystawą komercyjną, zrobioną przez koncern farmaceutyczny Roche, w którym pracował tenże pan Steinbach, wcześniej faktycznie mieszkając w Polsce, będąc polskim Żydem. I ta wystawa nie była w żaden sposób opisana jako wystawa komercyjna. Ona się cudownie wpisywała w kontekst tego muzeum. Ja dopiero po dłuższej chwili zauważyłam, że wszystkie stare fotografie dotyczące Polski i tych dziejów polskich pana Steinbacha są eksponowane na panelach, które mają kształt logotypu takiego sześcianu firmy Roche. A na koniec doszłam do takiego fragmentu, w którym był panel nazywał się Praca w Roche i tam pan Steinbach uśmiechał się do mnie z taką modelem cząsteczki, który wymyślił i który pozwolił firmie Roche wyprodukować lek o nazwie towarowej Valium, który okazał się, tutaj jakoś próbuję z pamięci cytować opis tej wystawy, który okazał się tak wspaniale łagodzić stany lęku i niepokoju, że już po kilku miesiącach wprowadzenia do dystrybucji stał się najpopularniejszym lekiem uspokajającym w Stanach Zjednoczonych. I ten, że pan Steinbach z tą cząsteczką naprawdę wspaniale prezentował się w tej przestrzeni z oknem wychodzącym na pomnik bohaterów getta. Ja zaczęłam rozmawiać z osobą obsługującą tą wystawę, ponieważ mimo tych zdjęć, Valium i takich eksponowanych historycznych opakowań tego leku, czułam jakiś wzrastający niepokój. I po kilku zdaniach dowiedziałam się, że ta osoba nie jest zatrudniona w muzeum. Oczywiście, że mimo, że pracuje w nim od początku, to znaczy zanim jeszcze powstała wystawa stała, czyli od tam, nie wiem, 3 lat, pracuje przez agencję pracy tymczasowej na najniższych stawkach godzinowych z wielokrotnie łamanymi przepisami BHP, bez prawa oczywiście do urlopu i bez prawa do płatnego urlopu zdrowotnego, to znaczy brak w pracy, absencja w pracy oznacza po prostu luki w grafiku i brak wynagrodzenia. I to jest szokujące. To jak w instytucji publicznej, faktycznie, że stworzonej na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego, ale niewątpliwie realizującą misję publiczną i do niej zobowiązaną, możliwe jest handlowanie symbolicznym kapitałem tej instytucji i jej autorytetem i równocześnie absolutne wyzyskiwanie ludzi, którzy dla niej pracują i łamanie ich podstawowych praw pracowniczych. I to jest instytucja, o której mówimy, że jest progresywna.
O tym też chciałam powiedzieć. Ja bym taką strategię nazwała strategią cynicznego gracza i my właściwie jak tu siedzimy, umielibyśmy wskazać cały szereg takich instytucji, które mają wspaniały, emancypacyjny, zaangażowany społecznie program, ale które zajmują się wyłącznie budowaniem własnej marki takichże instytucji i równocześnie wewnątrz uprawiają z pełną świadomością, dlatego mówię o cynizmie, uprawiają, kultywują, pogłębiają ten model ekonomiczno-społeczny, przeciwko któremu występują. Więc mnie się wydaje, że jest strasznie dużo do zrobienia i że to nie jest tak, że my wiemy, znaczy ta wiedza jest powszechna wśród bardzo niewielu ludzi, a praktyka właściwie w ogóle nie istnieje. To znaczy, jak to jest możliwe, że to się dzieje w takiej instytucji i że my nie strajkujemy przed jej wejściem, tak? Jak to jest możliwe, że dopiero kilka tygodni temu i w wielkim strachu pracownicy Muzeum POLIN zawiązali związki zawodowe, wszyscy bojąc się o to, że stracą pracę. I tak dalej, i tak dalej. Wiesz, a to mnie się wydaje, że tej pracy jest bardzo wiele do wykonania i trzeba ją wykonywać osobiście, ale niewątpliwie trzeba ją wykonywać też jakby A zgadzam się sieci. Z tym, tak, ale najpierw musimy od czegoś zacząć, żeby zbudować dobrą sieć, tak? Nie zbudujemy dobrej sieci, jeżeli nie zaczniemy od siebie. O to mi chodzi, tak? Jestem absolutnie relacyjna i w to wierzę. Słuchajcie, ale to jest jeszcze jedno, my mówimy cały czas, jakby instytucja jest wrogiem, a przepraszam, my jako twórcy, tak? I artyści i te osoby, które gdzieś są wokół tego, w jaki sposób my wytwarzamy też cały system honorariów? Jakie są wynagrodzenia reżyserów? Jakie są wynagrodzenia aktorów za ten sam poświęcony, bardzo często równie twórczy czas? Do jakiej roli jest sprowadzony aktor? A jeżeli nawet jest wykorzystywany jako twórca, dlaczego jego honorarium się nie zmienia? Na ten temat jest między innymi Kantor Downtown, tak? I ten nie... Tak. I jakby mam wrażenie, że trochę też jak... fikcyjna, znikająca instytucja skazana na śmierć. Tak, pop-up. No właśnie, czyli mówię, zacznijmy od tego my. Dlaczego ja miałam takie, słuchajcie, jak teraz to trochę się zmieniło, ale zawsze jak kiedy zapraszam reżysera do współpracy i robię projekt, to mówię tak, masz taki budżet i teraz podziel go. I zawsze to zrzucałam na tego reżysera, myśląc, że on ze swoim zespołem będzie pracował demokratycznie, tak? Czyli mniej więcej równo podzieli te honoraria. I były takie zespoły fantastyczne, część przedstawicieli tutaj siedzi, jak Goran i jakby takich artystów było sporo i jest też Weronika, która bardzo jakby też demokratycznie pracuje, ale słuchajcie, to jak jest Agnieszka, no właśnie, Mateusz, jakby są takie grupy, że to rzeczywiście działa, a są takie grupy, gdzie ten reżyser demokratyczny, lewicowy przedstawia mi ten plan finansowania i zresztą tam 70% na honoraria to jest dla niego. A podobno tworzy taką lewicową strukturę i mówi jakby o, tak, tutaj ten dyskurs taki równościowy uprawia. W tej chwili już chcę mieć wpływ na te honoraria, bo to po prostu nie działa. Zaufanie moje zaczyna być po prostu bardzo ograniczone. To znaczy to, co manifestujemy, to, co manifestują artyści, właśnie te równościowe dyskusje jakoś tak kompletnie się później nie przekłada na to, jak traktują swoich współpracowników. Więc to jest jeszcze to, nie tylko instytucja, tylko my w naszych grupach. Just like to add that I think this is really also an important part, because it's not about to think that artistic labor is something per se already emancipatory or political, but it's deeply ingrained in the modes of working. What is even more difficult is that there are a lot of symbolic and affective value of that labor, like and I think that's exactly what why it's the institution is such a complex notion. It's a continuous process of negotiation between modes of power and hierarchy and so on, and that we have to be aware of. And that's something what I think it's very, very important. And there is something very interesting, I have a quote of one Greek philosopher, a contemporary philosopher, in my book, where he is describing similar problems in academia and in research. And he said, like, how is this possible that there is still a kind of affective
mode of competition between researchers and so on, even between political philosophers and so on. So I think there are similar problems at work here also, and that's something what I think with a clear rethinking, not with moralizing about, but really with rethinking what kind of affective energies are also guiding our activities and how do we relate to each other, that's very, very important. And that then we can start to think about what does it mean, like we, because I think we is nothing like in common, but it's something what is a sum of very, very different singularities. No? Czy są jeszcze jakieś pytania? Jeżeli nie, to bardzo dziękuję za to spotkanie. Bardzo zapraszam do czytania książki i zapraszam, co już wiemy w tej chwili, na pewno na kolejne spotkania z Bojaną, bo mamy wrażenie, że zaczęła się tu jakaś szalenie istotna dyskusja. Bardzo dziękuję.